No i widzisz, no i właśnie to mi się wydaje, że jesteś taki sprytny, a w ogóle nie jesteś sprytny. Ile masz? 40 masz? Ale ja napisałem książkę, a ty nie. Haha, ha. A mnie nie zdokotowa. Best Fuel. Twój klucz do szybszej regeneracji. Czołem brygada, Karol Garncarz z tej strony. Tak, nadal 125 metrów pod ziemią w kopalni soli w Wieliczce kończymy. Dzisiaj pokręcony kickbokserski event. Borys Mańkowski, ze mną, siemano. Siemano, siemano. Właśnie się dowiedziałem o tym, że jesteśmy 125 metrów pod ziemią. Nie wiedziałem, że aż tak nisko. Jak ci się podobało dzisiejsze wydarzenie, Borys? Bo Strike King Festival number one. Wow, działo się. Doskonale w ogóle, że chłopaki wznowili to i nawet ze swojej strony, i myślę, że każdy powinien, zawodnik w ogóle sportu walki, powinien im pomagać jakby troszeczkę w promocji nawet tej organizacji, po to, żeby ludzie się więcej o tym dowiedzieli, po to, żeby promować sport, po to, żeby w ogóle odnowić istnienie czegoś takiego jak kickboxing, jak K1. Ja obejrzałem dzisiaj trzy walki tak naprawdę całe. Jestem bardzo nimi podjarany, było super. Fajny klimacik dzisiaj przede wszystkim w tym, no nie tak dużym pomieszczeniu, dopchane było ludźmi, gorący doping, wrzawa. No kapitalnie się to oglądało, trzeba powiedzieć. Tak, doskonale. Małe, ale bardzo klimatyczne miejsce. No i oczywiście największe emocje działy się jakby nie poza, ale właśnie w ringu. Oto to jest też najpiękniejsze. No chłopaki się tutaj nie oszczędzali i każdemu chciał urwać głowę. Nawet dziewczyny, tutaj właśnie tą walkę akurat widziałem. Vanessa Romanowski była bardzo bliska właśnie skończenia swojej rywalki tak naprawdę już w pierwszej rundzie. Także no, nie będę się powtarzał, po prostu dużo się działo. Naprawdę fajnie się to oglądało. Mariusz Wach, jak zareagujesz na to, co Viking pokazał? No niestety właśnie tej walki nie widziałem. Bo byłem tutaj z Łukaszem Rajewskim, się rozgrzewaliśmy do jego walki. Dlatego no niestety ominęło mnie. Dzisiaj pełniłeś taką rolę w narożnika, tak? No jak ja nie walczę, to z reguły właśnie po to tutaj jestem. Po to, żeby wspierać chłopaków na parę dni w ogóle przed walką, a potem wiadomo w narożniku robota. No Mariusz zaskoczył świat sportu walki, bo gość kolanem usadził, poprawił lewym sierpem i dziękuję po walce. 130-kilogramowy chłop. Czy zaskoczył? No to jest właśnie to, dołączysz nogi i już się wszystko zmienia, nie? No, tak to właśnie jest, różniąc od MMA, gdzie jeszcze dokładasz kolejne elementy i naprawdę ten łeb dosłownie wybucha, nie? Main event. Wybuchł ci łeb na main evencie? Totalnie. Pozamiatane, nie? Dosłownie. No Tomek fajnie prowadził w sumie tą walkę do tego momentu, kiedy nie został ustrzelony, no się w głowie nie mieści, chłopak się pozbierał generalnie za światów. Także zdziwiłem się, no i zdziwiłem się też, że kiedy nastąpiła ta czwarta runda, że w ogóle jeszcze ma siły nawet wygrać tą walkę, także... A jeszcze potrafił wyprowadzać sprawne kombinacje. No tak, tak, i otrzymywać też głowę, nie? Która była już bardzo mocno naruszona i wydawało mi się, że jakiekolwiek draśnięcie dosłownie ze strony jego przeciwnika spowoduje u niego chaosa, a tak się nie stało. Borys, zamykamy w takim razie temat gali w Wieliczce. Co u ciebie? U mnie za dużo nie mogę właśnie powiedzieć, jeśli chodzi o... Okej, czyli już kurczę, wszystko wiemy. 24 lutego, Gliwice. No i widzisz, no i właśnie to mi się wydaje, że jesteś taki sprytny, a w ogóle nie jesteś sprytny, bo no niestety nie, właśnie z racji tego... No szkoda, bo powiem szczerze, że idealnie pasowałbyś do tej gali. Czemu idealnie? No KSW epic, coś, da się to po polsku powiedzieć? Epicznego? Coś epicznego? No w sensie wiesz, no jest to gala podprowadzona pod... I ty jesteś tu, ty udzielasz wywiadu, znaczy ty prowadzisz wywiad, ale widzę, że troszeczkę słownictwa brakuje epickiego. Epickiego. Epickiego, no właśnie. Ale ja napisałem książkę, a ty nie. No widzisz, wszystko przede mną. Ty już ile masz? 40 masz? No co, ty aż tak źle? Naprawdę? 34. No, ja mam jeszcze 26, także wiesz, wszystko przede mną. Borys, ale no epickiego, nie wiem, zakręciło mi się. Epickiego, epicka gala, epickie postaci, więc tak szczerze mówiąc właśnie idąc tu do ciebie, liczyłem, że zdradzisz tutaj, że właśnie to, będziesz siebie w Gliwicach. Fajnie by było się bić na tej gali, ale niestety mogę na dzień dzisiejszy mogę pozwolić sobie tylko na walkę na zasadach bokserskich.
niestety liczne kontuzje tutaj mnie zastopowały jakby w rozwoju MMA. Obecnie się borykam z problemem z nogą właśnie i dlatego no nie mogę być na tyle sprawną małpą, żeby móc sobie pozwolić w ogóle na trening MMA. Jak na razie mogę boksować, mogę robić siłownię i prędzej tutaj mógłbym zawalczyć z kimś w boksie na razie niż na KSW w MMA. Także wiesz. Ale coś się szykuje, skoro mówisz, że tylko boks, więc teoretycznie platforma, opcja do walki jest. Tak, nic się nie szykuje, ale daje znać, że jak coś, jestem gotowy właśnie na boks, bo ja nie potrafię siedzieć na dupie, więc jeżeli mogę boksować, to boksuję, jeżeli mogę kopać, to wtedy robię taekwondo, chociaż kopaczem żadnym nie jestem na przykład, wiesz. Nigdy nie ma czasu na odpoczynek, tylko zawsze jest czas na to, żeby w jakiś sposób się rozwinąć. Miałem nadzieję, że na przykład na takiej epickiej KSW na przykład zrobią mi walkę z kimś na przykład w boksie, nie? Z racji tego, że Adamek się tam bije z Mamedem w boksie, ale takie coś niestety nie będzie miało miejsca, ale mówię, może ktoś mnie słucha, kto zorganizuje mi walkę w boksie jakąś fajną, no i wtedy... Wiesz, już miałeś przygodę we Free Fightowej organizacji na zasadach bokserskich, teraz Fame 20, mówi się tu o jakichś rewanżach, szykują się fajne pojedynki, ale to do Fame'u w sumie nie już bliziutko, więc raczej chyba nie ma szans. Nie, no mówię ci naprawdę, że nie mam nic, jeżeli się coś pojawi, to na pewno będę głośno o tym krzyczał i na pewno wszyscy się o tym dowiedzą, bo jestem raczej z tych głośnych ludzi, którzy wszędzie mówią, co jest co. Okej, Borys, w takim razie epicka gala KSW Epic przed nami i starcie mamy z Tomek, jak ty typujesz? No to jest boks, nie? Kurde, inaczej. W dużych rękawicach obstawiam Tomka, Adamka, kibicuję całym sercem Mamedowi Khalidowowi i to nawet, żeby znokautował Tomka i wtedy ja sobie powiem ha, 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 a mnie nie znokautował. Na przykład. Ale jakby się bili w małych rękawicach do MMA, to wtedy obstawiam Mameda. Z racji tego, że po prostu to no nie jest... No duże. No wiem, dlatego obstawiam Tomka. Ale Tomek 6 lat prawie nie walczył. No nieważne. Ale to nieważne? Ale to jest bokser. I chciałbym zauważyć też, że mi przerywasz w moich wypowiedziach. Nieprofesjonalnie. Nie, bo to jest dynamiczny wywiad, wiesz. Ja jestem radiowcem, no mimo ex można powiedzieć radiowcem, okay. Ale wiesz, na antenie trzeba prowadzić dynamicznie wywiad, wtedy się lepiej słucha. Dobra. No to zaraz mi wytłumaczę. No okej, ale przerwałem, więc skończ myśl, którą miałeś. No, nie bił się, ale wiesz, no całe życie jednak walczył w boksie. Mamet jest cały czas no, w sztosie i jest kotem, jak to on. Tyle, że to jest boks. W ogóle jeśli byłoby to K1, byłoby to MMA, to w ogóle bez dwóch zdań, bo wystawiał Mameda. No ale tak jak powiedziałem, no to jest boks, to jest gość, który kurde zrobił wszystko, co mógł w boksie, a jak mówił Adamku. Także obstawiam go. Mówię, gdyby były małe rękawice, wtedy bym zastanowił się, być może bym strzelił Mameda z racji tego, że mógłby wykorzystać nawet ten boks pod MMA właśnie w małych rękawicach, nie? To z czego ty żyjesz w takim razie, jak nie walczysz, masz kontuzję? Pierwsza rzecz, którą ostatnio zrobiłem, napisałem książkę, na niej sobie coś tam zarabiam, także jest spoko. Zadowolony jesteś z tego, jak na razie idzie sprzedaż i takie wejście w ten rynek księgarski? No wiesz co, niecały miesiąc od premiery sprzedałem jakieś 1600 książek, to tam jest całkiem nieźle, podobno 10 tysięcy trzeba sprzedać, żeby można było mówić o bestsellerze. Także bardzo możliwe, że będzie ona bestsellerem, liczę na to, trzymam za to kciuki. Wy mi możecie pomóc, a jeśli chodzi o inne zarobki, no to coś tam sobie grzebię. Zawsze mam. Wiesz, bo zawsze mnie ciekawi też ta kariera właśnie zawodników MMA, czy ogólnie. Kończymy, już przechodzimy do sedna, spokojnie. Zawsze mnie to ciekawi właśnie, bo wiesz, to, że zawodnicy dają emocje w ringu, to nie znaczy, że poza klatką też sobie potrafią ułożyć, więc fajnie, że u ciebie dobrze to wygląda, bo jak wiemy, no, sporty walki są kontuzjogenne. No są bardzo mocno kontuzjogenne i tutaj fajnie, że o tym wspomniałeś, niestety zawodnicy właśnie bardzo często, wiesz, liczą tylko na ten sport, a w momencie, kiedy coś ich dowali, no to niestety właśnie wtedy się drepią po głowie, skąd tu, wiesz, wziąć kasę. Ja na szczęście sobie gdzieś tam radzę jeszcze w mediach, ja sobie gdzieś tam radzę w TVN Turbo, jestem prezenterem, mam sobie tą książkę, gdzieś tam mam kolejny pomysł na kolejną rzecz, więc zawsze coś tam sobie wykombinuję, nie? Borys, życzę ci w takim razie, żeby te pomysły ci nie opuszczały i żeby się dobrze sprzymierzały. Młodzi się teraz tak, ja ci pokażę, jak się młodzi teraz u mnie w klubie, to jest tak, jak zawsze się witałem tak, a młodzi się teraz witają tak. Okej. Okay.
Taki deal. A ja jakoś dobrze znam, to wolę go przytulić w ogóle całym sobą. Nie? My się jeszcze dobrze nie znamy, więc nie będę cię przytulał, ale jestem otwarty do takich, wiesz, nie? Dawaj, chodź, misiu. A tobie, bo jak ty mi już życzyłeś wszystkiego dobrego, to tobie życzę, żebyś może w lepszy sposób odnajdywał słowa, które gdzieś tam ci zaginęły. Szybciej przede wszystkim. Dzięki, Borys. Szybciej. Dzięki. Siemano.